Miłość ma w sobie przedziwną ruchliwość i zdolność rodzenia nowego. Nawet grób rozwali, pieczęcie rozerwie, aby wybiec na świat i wieść nowe życie. Ból Wielkiego Piątku trwa jeden dzień, a radość zmartwychwstania i zwycięskiej miłości, która nie umiera, trwa wiecznie. Stefan kardynał Wyszyński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minął czas Wielkiego Postu, który był wyjątkowy dla każdego z nas. Dziś mamy poranek wielkanocny, czyli Jezus Chrystus przychodzi ze zwycięstwem. Życzę Wam tego zwycięstwa, żeby wiara, nadzieja i miłość przyszły na nowo do życia każdego z nas. Tak jak powiedział Stefan kardynał Wyszyński, że miłość trwa wiecznie. Niech nikt z nas nie zatrzymuje się na bólu Wielkiego Piątku, ale niech poranek zmartwychwstania będzie dla nas pełnią nadziei. Tą nadzieją na pewno żyła Matka Boża, a my chcemy do niej podążać w sierpniu po to, żeby oddać jej hołd i oddać uwielbienie za to, że dała nam Zbawiciela, który zwyciężył nasze grzechy. Moi drodzy, wyjątkowego czasu Wielkanocy w gronie rodzinnym, ale przede wszystkim pełni radości, wiary i miłości życzę Wam. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.